Orlen nie da się ocenić z perspektywy roku, dwóch. Plany, które są, strategia, która jest, zazębia się na pozostałe lata, a również zazębia się, jeżeli chodzi o kadencyjność, pewne wytyczne, pewną strategię, którą opracowaliśmy, pewne kierunki, któreśmy obrali i rozwoju, i akwizycji, realizowaliśmy, ale i będziemy nadal realizować. No, mówmy, jeżeli mówimy o akwizycjach, to jest kwestia przejęcia grupy Energa, no, to już się odbywa. Sądzę, że do końca miesiąca już operacyjnie przejmiemy grupę Energa, a praktycznie wszystkie warunki zostały spełnione, więc no, kwestia tak naprawdę, kwestie formalne, kwestie finansowe, jeżeli chodzi o rozliczenia. Jeżeli mówimy o akwizycji ruchu, to też niebawem, uważam, ten proces też będzie skończony. Jeżeli mówimy o akwizycji Lotosu, no, to jest proces bardzo mocno zaawansowany. Decyzja będzie do końca czerwca, to już będzie taki ostateczny termin, jeżeli chodzi o decyzję. Na tym etapie jesteśmy, działamy, pracujemy nad warunkami zaradczymi. Oczywiście nad nimi już pracujemy prawie ponad półtora roku, ale te warunki zaradcze chcemy komisji przedstawić, chcemy bronić swojego stanowiska zgodnie z procedurą, która jest w drugiej fazie. W związku z tym to jest następny bardzo ważny proces strategiczny zarówno dla Orlenu, w ogóle wszystkie te procesy są strategiczne dla Orlenu, ale są też strategiczne dla tych firm, które przejmujemy, ale też są strategiczne dla całej gospodarki. Akwizycje są konieczne, budowanie multienergetycznego koncernu jest konieczne, a szczególnie w dobie dzisiejszego kryzysu, który jest wywołany pandemią tak naprawdę, to jest jeszcze bardziej konieczne. No, dzisiaj trzeba coraz bardziej wzmacniać te wszystkie firmy, by były bardzo mocno odporne, by te wszystkie tak naprawdę firmy mogły przetrwać, więc w dobie tej pandemii, która jest teraz, te fuzje mają jeszcze zdecydowanie większe znaczenie, ponieważ fuzje nie robi się na dobre czasy, fuzje robi się generalnie na złe czasy. A jeżeli mówimy o wszystkich procesach rozwojowych, które zaczęliśmy, to tych procesów jest naprawdę bardzo dużo. To na pewno jest modernizacja, inwestycje w rafinerii, to jest hydrokracking, visbreaking, modernizacja Honu 6. To są potężne wyzwania, które już realizujemy. To są inwestycje, które już idą. To są inwestycje, które są stosunkowo szybko w wzrocie nakładów. To jest inwestycja, jeżeli chodzi o nawozy. Ta inwestycja też trwa. To jest inwestycja rzędu 1,5 miliarda złotych. Rozbudowywujemy nawozy tak, by one były bardzo nowoczesne, innowacyjne. To są inwestycje związane z całą rozbudową petrochemii. To są olefiny, to jest pochodna aromatu, to jest fenol i jeszcze drobniejszych inwestycji w zakresie petrochemii. To są inwestycje, jeżeli mówimy zielony glikol, to są inwestycje związane z wodorem, to są inwestycje związane choćby nawet z bioetanolem Wiedliczak, to są inwestycje w ogóle związane z spełnieniem narodowego celu wskaźnikowego, jeżeli mówimy o biododatkach, w związku z tym te inwestycje wszystkie realizujemy. Oczywiście te największe inwestycje, które choćby nawet fenol, choćby nawet olefiny, te inwestycje pochłoną bardzo duże środki. Te inwestycje są w fazie przygotowawczej. Ta faza przygotowawcza jeszcze potrwa z półtora roku czasu. No i będziemy bacznie rozglądać się, co w tym momencie będzie działo się na rynku polskim, co będzie się działo na rynkach światowych i będziemy te decyzje podejmować zgodnie z rozsądkiem i z przekonaniem po wielu, wielu analizach, czy warto je rozpocząć, czy też warto je dalej kontynuować, czy czasami być może pomyśleć o ich w jakimś stopniu zamrożeniu przez pewien czas, ale to jeszcze nie decyzja na teraz. To są też również modernizacje, choćby nawet spółek naszych w grupie, ale też wiele, wiele innych mniejszych procesów, które realizujemy. To jest rozbudowa choćby nawet detalu, który realizujemy, przygotowanie do rebrandingu we wszystkich generalnie i w Czechach, i w Niemczech, i na Słowacji. To jest
Tu też, i to jest bardzo duży plan inwestycyjny, jeżeli mówimy o modernizacji, standaryzowania wszystkich stacji i w Polsce, i poza granicami. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy związani, nie tylko jesteśmy powiązani z gospodarkami międzynarodowymi. I to jest wszystko kwestia, po pierwsze, czas, ile to potrwa, po drugie, czego się boję. Boję się strachu. Boję się strachu, który może zabijać gospodarkę. Boję się strachu do inwestowania. To jest to, co w ciągu 4 lat w Polsce udało się zrobić. Polskie społeczeństwo zawsze miało ten strach. Przechodziliśmy wiele trudnych okresów, a te ostatnie 4 lata pokazały, że polskie społeczeństwo zaczęło czuć się bezpiecznie, że w Polsce generalnie był duży wzrost gospodarczy, że ludzie mieli bezpieczeństwo finansowe poprzez wiele, wiele programów, i to wyzwalało to bezpieczeństwo w naszych obywatelach, chęć do inwestowania. I właśnie boję się tego strachu. Boję się tego strachu, że już nie będzie takiej chęci do inwestowania, a to niestety nie będzie napędzało gospodarki.